Podczas swojego wystąpienia na konferencji IT and Bank mówił Pan, że instytucje zhierarchizowane nie mają przed sobą przyszłości. Dlaczego? Ponieważ mają zbyt małą przepustowość generowania idei i rozwiązań. Każda organizacja nakazowo-rozdzielcza, czyli hierarchicznie zbudowana, ona opiera się na tym, że rozkaz idący z góry przepływa w dół organizacji. W związku z tym ten szczyt staje się problemem, ponieważ szczyt, centrum wydawania decyzji, po pierwsze w strukturze hierarchicznej mało odbiera sygnału od dołu, zawsze, jakkolwiek by nie była to przyjazna organizacja, i tak ma za mało tych sygnałów odbierających, jak również ma małą zdolność do odbierania wszystkich sygnałów płynących z zewnątrz. Więc oczywiście zarząd, kierownictwo może się starać, jeździć na konferencje, rozmawiać ze startupami, fintechami, być bardzo otwartym dla własnych ludzi, organizować pomysły, hackatony, megatony i to wszystkie i tak dalej, ale to jest niesprawny mechanizm. No ale to... Mechanizm musi być taki, żeby odciąć górę, natomiast rozłożyć na podstawie, na szerokich masach, rzeszach zespołów, które funkcjonują, zespołów, nie ludzi, zespołów, dać im cząstkę własnej strategii i powiedzieć, my chcemy tu osiągnąć taki i taki stan zadowolenia klienta, wzrostu i tak dalej. Proszę opracować nam mechanizmy, jak to zrobić, żeby klient był maksymalnie zadowolony. Bo klient zadowolony przyjmie ofertę, w związku z tym to, co kiedyś nazywaliśmy sprzedażą, tylko źle robiliśmy, bo nazywaliśmy to sprzedażą. Niech klient kupi, to dzisiaj jest. Znajdź coś, co klient chce i dostosuj naszą ofertę, żeby ona dawała klientowi to, czego chce w danym momencie. Za miesiąc może być inaczej, a jednocześnie wypełniała narrację, czyli całą strategię, którą my jako organizacja chcemy osiągnąć. No ale do tej pory, przynajmniej w poprzednich latach, tego typu organizacje zhierarchizowane sprawdzały się. Więc dlaczego teraz następuje ten moment, kiedy model, o którym Pan mówi, jest najlepszy? Ponieważ istniała do tej pory przewaga organizacji w stosunku do klienta. To znaczy klient był zmuszony do wyboru tego, co organizacje mu podstawiały do sprzedaży i wciskały mu to w postaci reklamy. Struktura się naprawdę zmienia, a zobaczymy przyrost, czy tempo tej zmiany będzie rosło lawinowo, dlatego że koszt, efektywność wytworzenia danego czegoś, produktu, produktów, usługi, mieszanki, usługi, produktów, pakietów, tak, on gwałtownie spada. Na tym właśnie polega rewolucja technologiczna, że ten koszt gwałtownie spada. W związku z tym przewaga tego, że ja jestem w stanie wytworzyć coś taniej, przestaje być istotne. W związku z tym zupełnie inne czynniki zaczynają decydować o systemie gospodarczym. A więc nie moja zdolność wytworzenia czegoś taniej i w ten sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej, ale bliskość klienta i dostosowania się do tego, co on w danym momencie, on i grupy klientów potrzebują. To jest właśnie ta kolosalna zmiana. My o wadze klienta w całym schemacie jako podmioty gospodarcze, duże korporacje. My rozmawiamy, mówimy o 40 lat, ale hipokrytycznie. Dzisiaj jest czas na to, że to faktycznie się dzieje. To klient faktycznie decyduje. Dlaczego? Bo konkurencja między nami już nie opiera się na tym, który z nas potrafi, nie wiem, śrubkę przekręcić bliżej albo postawić jeszcze jednego robota na linii montażowej po to, żeby szybciej doszczęcał śrubki i w związku z tym samochód wychodzi w ciągu 7 dni, a nie jak u konkurencji 9 dni. To nie ma znaczenia już dzisiaj. Czyli to, o czym Pan mówi, dotyczy właściwie całej gospodarki, tak, ale absolutnie. Sektora finansowego tak także. Samo. I właśnie może Pan podał przykłady w sektorze finansowym, gdzie taka zasada, czy ten model działania się sprawdza? Znaczy ten model działa we wszystkich obszarach. Na dzień dzisiejszy, powiem tak, 20 lat temu my siadaliśmy, robiliśmy badania strategiczne, sesje strategiczne, warsztaty, siadaliśmy, omawialiśmy strategię na najbliższe 5 lat, gdzie komu przesunąć pieniądze i mówiliśmy o projektach. Uruchomimy coś nowego. Mówi Pan o swoim banku? Mówię o swoim banku. Dzisiaj liczba tego, co 20 lat temu definiowaliśmy jako projekty, tak? To ja po pierwsze, ona idzie w setki, po drugie, ja nie jestem w stanie w związku z tym, i muszę to uznać jednoznacznie, pomimo mojego doświadczenia, nie jestem w stanie intelektualnie objąć szczegółów i zasad 100 projektów,
a u nas są ich setki, grube setki, ja nie wiem, czy nie sięgają po tysiące, ale ponieważ nie jest to dla mnie istotne, w związku z tym ja nawet nie wiem, ile ich jest. I na tym polega ta różnica. Ja kiedyś, według myślenia sprzed 20 lat, bym siedział i przeglądał w każdym projekcie budżet, osiąganie cele, czy kwartalne założenia zostały spełnione, czy zasoby są zapewnione, czy i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie jest w stanie tego robić, nikt nie jest w stanie tego zsynchronizować jako jedna osoba, czy jako mały zespół ludzi, nikt nie jest w stanie tego zrobić. W związku z tym trzeba się pogodzić z faktem, że tak organizacja działa, trzeba wprowadzić ten ustrukturyzowany chaos, dać pełnię władzy swoim pracownikom, w związku z tym najistotniejsze jest to, żeby również wiedzieć, że oni myślą podobnie, mają taką samą obsesję na punktu zapewnienia klientowi maksymalnej obsługi, że mają takie same podejście, czyli wszystko, co nazywamy wartościami. Kiedy mówimy o organizacjach sterowanych wartościami, to wielu, nie wiem, dziennikarzy myśli, że mówimy o tym, jak zrobić organizację, która jest taka miła, dobra, o zysku nie myśli. Nieprawda. To jest inny sposób organizowania się, inny mindset, jak to popularnie mówimy, tak? Gdzie cała organizacja idzie w tę samą stronę, ale nie potrzebuje ludzi, którzy wydają rozkazy, nie potrzebuje ludzi, którzy kontrolują, nie potrzebuje ludzi, którzy karają za niedotrzymywanie terminów itd., itd. Jest to oparte na własnej ambicji. Czyli to są setki małych przedsiębiorstw, które działają w jednym kierunku. No dobrze, a na czymś polega w takim razie rola zarządu, prezesa? Na powiedzenie, w którą stronę idziemy. I narzucanie cały czas tej formuły wartości. Proszę mi wierzyć, jest to praca o wiele trudniejsza niż praca w systemie nakazowo-rozdzielczym. O wiele trudniejsza. To nie jest mikromanagement. My musimy eliminować elementy mikromanagementu, natomiast kwestia tłumaczenia wizji, sprawienia, że cała organizacja ją rozumie, przyglądania się organizacji i cały czas wsłuchiwania się w to, co organizacja mówi na ten temat, co działa, co nie działa, bo to zawsze tak będzie i zawsze tak było, tak jest i tak będzie, że organizacja skrzeczy w których momentach. Jesteśmy uzależnieni jedni od drugich, tak? W związku z tym praca zarządu jest zupełnie inna. To jest story, to jest narracja, to jest wizja, to jest sprawienie, że ona dociera do każdego pracownika i szybkie reagowanie, jeżeli w organizacji coś nie działa.